Figura, sztuka pierwszej połowy XX wieku ze zbioru Muzeum Narodowego w Szczecinie już pod koniec miesiąca będzie dostępna dla gości muzeum. Ekspozycja została przygotowana z myślą o forum wystawowym Muzeów Ernesta Barlacha, gdzie pokazywano ją od 22 października 2012 roku do 20 stycznia 2013 roku w ramach prezentacji województwa zachodniopomorskiego w kraju związkowym Mecklenburgia Pomorze Przednie. Ich bin sehr froh, dass ich heute zu Ihnen sprechen kann, denn cieszę się, że znowu mogę być w Szczecinie, ponieważ ta współpraca zaczęła się już wcześniej, w 2011 roku. Pokazywaliśmy tutaj wystawę projektów rysunków szkiców przestrzennych Ernesta Barlacha, które stworzył z myślą o cmentarzach. To były projekty pomników nagrobnych oraz pomników poświęconych ofiarom I wojny światowej. Nowa wystawa jest przede wszystkim pierwszym tak obszernym pokazem zbioru modernistycznej rzeźby znajdującej się w kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie. Na wystawie będzie można obejrzeć pracę wielu uznanych artystów. Nie jest to kolekcja bardzo obszerna, ale po raz pierwszy pokazywana właśnie w tak obszernym zestawie. Po raz pierwszy publikowana w katalogu. Nie jest to co prawda katalog kompletny zbiorów, ale trochę ten katalog tak traktujemy jako pierwsze podejście do całościowego opracowania zbiorów sztuki nowoczesnej XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku. W odsłonie szczecińskiej pojawią się dodatkowe eksponaty, które nie były prezentowane w Niemczech. Tutaj skupiamy się na rzeźbie figuratywnej, istotnej dla Ernsta Barlacha, czyli przedstawieniu człowieka, zarówno całopostaciowym, pełnopostaciowym, jak i na rzeźbie portretowej. Towarzyszyć tym obiektom rzeźbiarskim będzie malarstwo. Podczas konferencji prasowej zapowiadającej wystawę dziennikarze mieli niezwykłą okazję zajrzeć do pracowni działu konserwacji Muzeum Narodowego, gdzie pod okiem Anny Szczucińskiej, starszego renowatora, dobiega końca długotrwały proces przygotowywania stójkowego posągu dłuta Zbigniewa Dunajewskiego. Była zabrudzona takimi tłustym kurzem, więc przy gipsie jest to dość uporczywe czyszczenie. Trzeba po prostu to robić bardzo delikatnie, bo to jest gips, więc nie można go za bardzo przemoczyć. I czyszczenie było takim najdłuższym elementem konserwacji. Przypominamy uroczyste otwarcie wystawy Figura, sztuka pierwszej połowy XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie odbędzie się w czwartek 31 stycznia o godzinie 18.